Hej, cześć, siemano, z tej strony Arolen i witam was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym analitycznym odcinku na moim kanale. Powiem tak, chciałem ogarnąć sobie tak jakoś tak inaczej tą formę tego, żeby pominąć taką typową analizę i zrobić coś innego, powiedzmy, przedstawić jakoś troszkę projekt Cattle & Crops, to czego się dowiedzieliśmy w związku z opublikowaniem trailera i zamieszczeniem projektu na Kickstarterze. Jednakże no, ciężko mi było z czasem się wyrobić i trochę tak wieczorem byłem przybity delikatnie, także nie bardzo miałem na to ochoty, ale postanowiłem zrobić to tak. Dzisiaj mamy analizę taką typową, chociaż mam wszystko już rozpisane sobie po prostu tak cudownie, także będzie krótko zwięźlej na temat. Jezus. Natomiast później w niedzielę o godzinie 10 albo 16, tego jeszcze nie zagwarantuję o której, bo nie wiem jak się wyrobię, będzie film, w którym przedstawię projekt Cattle & Crops dokładnie, bo w tej chwili mam już tyle informacji, że mogę spokojnie powiedzieć o co chodzi, kim ci ludzie są, czym ta gra jest i tak dalej, i tak dalej. Także spodziewajcie się w niedzielę filmu, o 10 muszę się postarać, bo 16 jest podsumowanie tygodnia z farmingiem, także 10, umawiamy się na 10, ja muszę się jakoś wyrobić. Będzie po prostu przedstawienie tego ładnie. Dobra, jak wiecie albo nie wiecie i teraz będziecie wiedzieć, bo właśnie leci wam w tle ten cały trailer, nowy gameplay trailer, ponieważ twórcy pozwolili używać tych materiałów. Ja po prostu do tego trailera się odniosę, nie będę jakoś tam specjalnie komentował, o tutaj to macie to, tam macie to, a tam jeszcze jest coś takiego, tylko po prostu mam to spisane na tym i po prostu wy sobie to wyłapiecie jakoś w jednym momencie, tylko mam tutaj podane w którym momencie filmu zobaczycie to, o czym mówię, także no po prostu trailer sobie leci, a ja sobie mówię. Dobra, zaznaczam od razu, że wiem, że to jest wersja alfa, także po prostu moja opinia jest w miarę taka jakby ustosunkowana do tego. I raczej jest więcej plusów niż minusów, także nie powinno być za dużo hejtu. Dobrze. Cattle & Crops jest stworzone przez Master Brain Bytes i promują grę jako Farming Simulation Made in Germany. Dokładnie podkreślają, że to gra niemiecka, z niemiecką jakością, jak twierdzą, która ma dać nam coś nowego wreszcie w świecie symulatorów rolnictwa, który jest zdecydowanie zdominowany przez Farming Simulatora. I teraz tak, to co mi się podobało, co zwróciło moją uwagę, niezłe modele maszyn, na pewno. Z zewnątrz nie mogę im nic zarzucić, chociaż jak na SketchUpie czy SketchFabie? SketchFab chyba to się nazywa. Podglądałem sobie tam Lemkena i jeszcze coś. No to tak już super nie wygląda. Troszkę naklejki nie są jakieś tam najlepszej jakości, ale ogólnie modele są niezłe. Traktory w środku, no cóż, nie jest to poziom Farminga 17 w tej chwili, który po prostu Giants przerósł samego siebie, ale naprawdę na te modele miło się patrzy według mnie. Ciekawie zaaranżowane budynki w wiosce, mamy tam ładne tekstury na nich. Jakieś tam mamy za ogarnięte, że tutaj jakiś sklepik jest, tutaj coś tam pisze, jakiś napis lokalny, coś tam tego. Także no naprawdę fajnie to wygląda, jest klimacik, zdecydowanie jest klimacik i to mi się podoba. Dobrze. Samochody AI nie wyglądają jak karton. Tak. Rozbiłem już swoją myśl, mianowicie czy to w Farm Expercie, czy w Farmingu. Te samochody, po prostu ja wiem, że ruch uliczny to jest drugorzędna sprawa, ale po prostu wyglądały okropnie, jak kawałek kartonu jakiś tam pomalowany. No tutaj nie jest to najwyższa jakość, ale na pewno wygląda to lepiej. Dalej mamy glebę 3D, której forma mi się naprawdę podoba. Amortyzowana kabina, widać tą amortyzowaną kabinę i po prostu robi to wrażenie, przyjemnie się na to patrzy. Przyjemnie po prostu oddaje jakby realizm gry. Nie buja się traktor jak głupi, koła mu nie skaczą, prawda? Bo wiem, że się skarżyliście, że w Farmingu to tak zrobili i to bezpodstawnie tak zrobili. Także amortyzowana kabina na pewno jest tutaj na plus. Dobra forma gleby 3D, to już mówiłem. Z tej gleby 3D nie podobają mi się tekstury siewu. Tekstury mi się nie podobają, ale to jeszcze powiem, bo mam minusy później.
możliwość zabierania pasażerów w standardzie jakby. To znaczy widać na trailerze, że tam sobie gościu orze i podchodzi jakiś tam typek, macha do niego, halo, halo, cześć, dzień dobry, i ten otwiera mu drzwi, rozpada siedzenie i tamten prawdopodobnie będzie wsiadał, choć nie pokazano tego, ale można się spokojnie domyślić, że to wsiadanie będzie możliwe jakby i będzie można sobie pojeździć z jakimś tam kumplem na multiku. I dobrze. Śliczne animacje, tak. Animacje mi się naprawdę podobają. Może samo to, jak przy kultywatorze, przy tych łapach, które grzebią, nie jest to najwyższej jakości, chociaż nie wiem, nie pokazali to, nie dali jakiegoś zbliżenia na to, także tutaj ciężko mi się wypowiadać, ale na przykład te cząsteczki, wszystkie, ta gleba podskakująca nad tą maszyną, to wszystko naprawdę robi wrażenie i jest naprawdę fajnie zrobione. Dalej. Nieźle zrobiony system cieni. To znaczy, mam tutaj na myśli, że te cienie są fajnie prezentowane na tych maszynach. Nie skaczą jakoś specjalnie, nie są ani rozmazane, ani są po prostu fajnie zrobione. Ciekawy jestem, jak to będzie dalej podczas optymalizacji, czy tutaj nic nie ucierpi. Dalej mamy dobrze wyglądające ślady. Na początku myślałem, że to jest 2D jakieś, bo tam nie było na początku widać tego dobrze, ale potem na końcowej scenie już, gdy mamy przestawione kałuże, widać naprawdę dobrze te ślady, że to jest 3D. To naprawdę dobre 3D. Ciekaw jestem, czy to na pewno nie jest jakiś render, nie jest jakoś podkolorowane, bo ciężko powiedzieć. Nie pokazano tu żadnej maszyny, tylko animacje, także tutaj można było się jakoś wspomóc CGI. Chociaż no nic nie zarzucam, jeśli to naprawdę jest w grze, naprawdę szacun, wygląda to genialnie. Mgła rzuca się w oczy i jest naprawdę, naprawdę przyjemna, dodaje klimaciku. Ścieżki technologiczne, no to coś takiego myślę już w tej chwili podstawowego. Dalej mamy prawdopodobnie malowane pojazdy. Jak widzieliście na początku, ten traktor Mercedesa, Mercedes-Benz Truck, jeśli się nie mylę, był taki jasno zielony w takim tym oryginalnym malowaniu, a potem właśnie w drugiej minucie 40 sekundzie pojawia się taki w innym kolorze zielonym. Także jeśli tutaj po prostu ta opcja, ten traktor jest dostępny w takiej opcji fabrycznie, to mnie poprawcie, bo tego nie wiem. Ale wydaje mi się, że tutaj wkracza opcja malowania pojazdów. Ładna animacja koszenia kukurydzy, to muszę przyznać. Ładnie się ta kukurydza kładzie, ładnie reaguje, ładnie to wygląda. Ścieżka odbija się od ścian przyczepy, dokładnie. Najpierw, jak widzimy, gdy przerzuca tą rurę z ścieżką z jednej przyczepy na drugą, to najpierw ta ścieżka odbija się od ściany zewnętrznej, od zewnętrznej strony ścianki przyczepy i po prostu leci sobie tam na glebę, a potem odbija się od wewnętrznej i leci w stronę środka przyczepy. Robi to wrażenie. Ciekawy tylko jestem, czy na przykład gdy ta ścieżka odbija się od zewnętrznej strony, czy na pewno to nie wpływa na poziom wypełnienia przyczepy. To znaczy, czy nie jest to tylko zrobione graficznie, a programistycznie rozwiązane typowo, że to przelatuje. Wydaje mi się, że nie, odważyliby się na taki krok, ale tego zagwarantować nie można. Dalej mamy. Dobra. Ładnie prezentuje się gościu, który sobie tam wajchuje i przerzuca i kieruje i tak dalej. Te animacje są ładnie zrobione i fajnie to wygląda, że on po prostu nie trzyma się tej kierownicy, tylko jak potrzeba jakiś bieg zmienić czy coś, on po prostu pracuje. Przerzuca tą wajchę w tym Jaguarze. Pracuje, kontroluje wszystko, rozgląda się. Naprawdę, naprawdę szacun, że tak udało mi się zrobić model pracownika z takimi animacjami. Jeszcze to oprogramować do sytuacji, bo skoro to jest CVT skrzynia, domyślam się, że to jest CVT skrzynia, no to mógłby być z tym problem, prawda? I w przypadku skrzyni CVT po prostu on chyba powinien tylko wrzucać przód tył, prawda? Natomiast widać, że on te biegi zmienia. Także wydaje mi się, że możliwe, że dostaniemy także ręczną skrzynię biegów. Bo chyba nawet było coś, manual Gearbox, jeśli się nie mylę, na Kickstarterze. Chociaż strony na Kickstarterze jeszcze nie przeglądałem dokładnie, no tak jak mówiłem, gdybym to przeglądał, to bym ten film już nagrał konkretnie. Także na niedzielę na pewno się dowiem i wam więcej na ten temat powiem. No i ładnie wyglądają te kałuże, na pewno ładnie to wygląda. Graficznie po prostu mistrzostwo, tak jak mówiłem, jeśli nic tutaj nie podrasowali, naprawdę to wygląda konkretnie.
Przejdźmy do minusów, których jest zdecydowanie mniej. Są tylko 4. Według mnie kiepskie tekstury siewu. Rolę zagrara 12, które mi się nie podobały i tutaj też mi się nie podobają. I myślę, że po prostu te tekstury jeszcze poprawią. Doczytywania drzew, ale zdaję sobie sprawę, że to alfa, także ma prawo to występować. Kwestia optymalizacji, wdrożenia speed tree i jakiegoś opanowania kodu. Traktor nie wjeżdża w bruzdę. To było widać, jak jedzie sobie traktor, tak? A tutaj mu, tu jest bruzda, tutaj jak jest przerwa między jedną ręką a drugą. I tutaj podbija gleba do tego koła, podbija gleba. Wyciąga się jakby z tego. Problem znany, prawdę mówiąc, przy Farm Expercie też bardzo trudno było to ogarnąć, bo trzeba było naprawdę dobrą fizykę do tego zrobić i to zajęło masę czasu, a i tak nie udało się tego zrobić tak, jak trzeba było, tak powinno być zrobione. Także życzę twórcom Cattle & Crops, żeby im się to jakoś tam w miarę powodziło z tym, no bo troszkę roboty na nich jeszcze tutaj czeka. Wydaje mi się, że to po prostu to samo rozwiązanie co w Farm Expercie, teselacja. Teraz jestem po prostu ciekawy, kto lepiej technologię wykorzysta i jakby lepiej nad nią zapanuje. Dobra. Graficznie miejscami wygląda gorzej niż na screenach. To trzeba przyznać, niech się nikt nie kłóci, że tak nie jest, bo graficznie gra wygląda gorzej, dużo gorzej. I po prostu podejrzewam, że to już jakieś kwestie optymalizacyjne, że oni już optymalizują tę grę powoli i powoli jakby wychodzi szydło z worka. Co do czego, dlatego były momenty, że było naprawdę fajnie, a były, że trochę słabo to wyglądało, także no ciekaw jestem i czekam na rozwój sytuacji, jak tutaj dalej to się rozwinie, bo może być fajnie, a może wyjść niefajnie. Mamy jeszcze ponad rok do premiery, bo w listopadzie 2017 gra ma wyjść, także twórcy mają jeszcze duże pole do popisu. To by było na tyle z mojej analizy. Jak widzicie, plusów dużo więcej mi się udało wyłapać. Jestem pozytywnie nastawiony do tego projektu. Jestem ciekawy, jak to dalej wystąpi. Jestem pozytywnie nastawiony. Choć oczywiście czekam, aż w Polsce coś się narodzi. Być może Farm Expert się odrodzi jak Feniks z popiołów, a być może Pure Farming od Techlandu coś tam ciekawego pokaże. Po prostu trochę mnie boli, że oddajemy kwestię symulatorów, która naprawdę w naszym kraju jest szeroko rozwinięta. Kraju zachodnim, bo FSA robi Szwajcaria, Cattle & Crops robią Niemcy, także no. Trzymam kciuki za Cattle & Crops i trzymam kciuki tak samo za polskie produkcje, za Pure Farminga i za Farm Experta. Nie zapominajmy o Farm Expercie, żeby po prostu ta rywalizacja fajnie wyglądała i obyśmy jako konsumenci na tym skorzystali i dostali jak najlepszej jakości gry. To by było na tyle, dzięki za uwagę. Widzimy się w niedzielę o 10:00, także cześć.